Witam wszystkich, z tej strony Laser. Chciałbym przedstawić Pro Cycling Manager. Jest to symulator kolarstwa. Gra pojawia się cyklicznie od 2001 roku. Ostatnia wersja została wydana 20 czerwca tego roku. Ja posiadam grę na sezon 2010. Z tym co mi wiadomo, ostatnia wersja, czyli 2013, ma zmienioną oprawę graficzną, ale interfejs i sama istota gry pozostała niezmieniona, więc zaczynamy. Tu mamy gracza dla pojedynczego gracza i grę wieloosobową. Zaczynamy dzisiaj od gry pojedynczej. W tym trybie mamy tryb kariery, tryb sezonu, tryb wyścigu etapowego, etapu samego klasyku tor. Kariera to wiadomo, od młodzika po największe tury i wszystko co tutaj jest związane z karierą zawodniczą jest w tym trybie. Sezon wiadomo, wybieramy zespół lub go tworzymy i jeździmy po największych turach, wyścigach. Jest tu do wyboru 180 wyścigów, więc jest czym wybierać. Wyścig etapowy wiadomo, największe tury i te też mniejsze. Etap wiadomo, o co tu chodzi, klasyk tym bardziej, tor również. Zajmiemy się dzisiaj etapem. Tu mamy największe tury świata i te mniejsze trochę. Oczywiście tu jest Tour de Pologne, Tour de France, Vuelta czy Giro. Dzisiaj uhonorujemy to, że przypada setna edycja Tour de France, więc zajmiemy się tym wyścigiem. Ja sobie wybieram, tutaj mam poszczególne etapy, wybrałem sobie moje ulubione góry, znaczy górę pod Tourmalet i będzie to właśnie podjazd pod tą górę. Znaczy to będzie etap cały, o 169 km dokładnie. Tutaj wybieramy sobie zespół, w którym chcemy jeździć. Ja wybieram sobie Astany. Dlatego, bo jeździ tutaj mój ulubiony zawodnik Alberto Contador. Dalej, dalej. Tutaj mamy do wyboru rama, przednie koło, tylne koło, kask. Że to będzie jazda pod górę, więc wybieramy taką ramę, która ma najwięcej gwiazdek do jazdy pod górę. Tu mamy jakieś firmy. No, co to będzie? Przednie koło, to samo. Tylnie również. Niech zostanie kask jeszcze. Dobrze. Tu mamy szybką symulację, dokładną symulację i wyścig 3D. Ja preferuję wyścig 3D, bo lubię mieć kontrolę nad wyścigiem. Jak widzimy, będą trzy podjazdy. Ostatni podjazd to już jest na szczycie góry meta. No i są jakieś małe hopki, jak widzimy. No i zaraz zaczynamy. Poe seems to have gained a monopoly on Pyrenean rest days in recent years. And after arriving from Bagnères de Luchon, the riders spent yesterday soothing their aches and pains before setting off today on their fourth and final day in the mountains. The finishing post is situated at the top of the Tourmalet, which must be climbed for a second time this year. Before that come two first category climbs, the Col de Marie Blanc and the Col de Soulard. No. Both are steep,
and the descent from the Col de Chalor towards Argelès-Gazost is particularly treacherous. Survivors can then start the climb to the finish. It won't be the same route as 2 days ago, but no matter what route you take, the Tourmalet is hard going. Tak więc, ja nauczyłem doświadczeniem, szczególnie to jest etap górski, to wysyłam wszystkich od razu do przodu, moich zawodników. I teraz po kolei wytłumaczę mniej więcej, o co tu chodzi. Tutaj mam wszystkich zawodników, biją za takie serduszka, to ich tętno, zielony pasek to jest zdrowie, żółto-czerwony pasek to jest wysiłek. To będzie szczególnie, będzie się uwidaczniał na podjazdach. Tutaj mamy te buteleczki, tu wiadomo bidony. W dolnym lewym rogu mamy tak, interfejs zawodników. Co mają robić? Pierwszy z nich to jest atak, kontratak. Tutaj mamy podążaj za. Tutaj mamy ochronę lidera. Znacznik, utrzymaj pozycję, kursor wysiłku, daj zmianę, krótka zmiana, nieograniczona zmiana i taka buteleczka wysyłana z zawodników po bidony. W prawym górnym rogu mamy tak, profil wyścigu. Jak widzimy, dosyć ładnie to jest pokazane. Tutaj mamy kilometry. Ile nam zostało kilometrów do mety? Tu mamy na każdym w szczycie góry ustawione kamery, można sobie ładnie podejrzeć, jak będą przejeżdżali. Ale żebym się pewnił. W prawym dolnym rogu mamy kilometry na godzinę. W procentach mamy skalę trudności. To znaczy, jak są na minusie te procenty, to znaczy są zjazdy. Jak na plusie, to znaczy są podjazdy i procentowo jest tu opisane nachylenie góry. I tu mamy wiatr. Na razie się nic nie dzieje. Peleton jedzie spokojnie, spokojnie. Moi zawodnicy utworzyli tak zwany pociąg zawodniczy. He's trying to break away. It's probably a bit too early for that. Dobrze, tutaj mamy kamery. Kamera z helikoptera, bardzo ładnie widać. Kamera Moto 1, to znaczy ona jest przeważnie do ucieczek. Po prostu ten motor jedzie za ucieczką, jak jest. Moto 2 obserwuje czoło peletonu. Moto 3 tył peletonu, co się dzieje za nim. I mamy tutaj taką kamerę teamową. Obserwuję, co się dzieje w teamie. Tutaj mamy prędkość wyścigu. Możemy przyspieszyć razy 2, razy 4, czy razy 8. Możemy to zrobić. A żeby mieć większą kontrolę, ustawiam na tryb normalny. I tak. Ja też tutaj nauczyłem doświadczeniem. Wiem, tutaj jest sprinterem i będę wysyłał w zasadzie tylko sprinterów na samym początku po bidony. Zresztą to widać po zmęczeniu, no. Mała hopka, on się już trochę zmęczy, więc on się już w zasadzie na nic nie przyda, więc wysyłam go po bidony. Tak samo z tym kolegą. Several riders are attempting to break away. No, mamy ucieczkę. Tutaj mamy A1, czyli już ktoś został z tyłu. No, oj. I to dość potężne straty już ma. Break away. A tu E1, E2 to są ucieczki. I podane są w sekundach. Jaką ma przewagę nad peletonem, nad pozostałymi zawodnikami.
jak widzimy, jakoś graficznie to jeszcze nie jest tak dopracowane, ale myślę, że się liczy dobra zabawa. Więc ciekawe z tej kamery. Teraz będzie pierwszy podjazd. The pack is back on level terms with the breakaway group. Jak widzimy, A surprise attack. He's probably just niektórzy, trying to niektóre force his nazwiska teammates są away from the poprawnie bunch. pisane, a niektóre są tak dosyć Things dziwnie. are heating up in front. To pewnie chodzi o względy marketingowe. Po prostu niektóre drużyny albo niektórzy członkowie drużyny wyrazili zgodę, albo jest też inny sposób. And he sprints away Ciężko in było dotrzeć do attack. zawodnika. Więc są takie niektóre nazwiska There's a few riders jockeying for position at the dziwne, front. ale wiadomo o kogo chodzi. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić na Wigginsa, jak to jest napisane. Naprawdę dosyć śmiesznie go potraktowali tutaj w tej grze. Jedzie oczywiście Sylwek Schmidt. Tutaj widzimy z Basso. O, Nibali. Jest to stary skład jeszcze. Na sezon 2010 to jeszcze. Nie ma się czemu dziwić, no, że jeszcze jeżdżą razem. No, już mamy pierwszy podjazd, taki poważniejszy. No i peleton nam się rozciągnął. Zobaczymy, co tam zostaje. Większość to sprinterzy już This zostają. climb is feared by many riders. The percentages are very high. Dobrze, wysyłam po bidony. Znaczy nie, nie, lepiej właśnie jak są pod górkę, kolarze jadą pod górkę, nie wysyłać po bidony, bo mogą już mogą już nie dotrzeć z tymi bidonami. Najlepiej zrobić to na zjazdach, więc zaczekam It's na zjazd. survival of the fittest, and evolution doesn't seem to favor those in the rear. There's a growing list of riders left behind. Ale jak widzimy, Contador ma wybitnych pomocników jak Tyra Longo czy Vino Kurov. As they go over the top, the riders breathe a sigh of relief and hope to recover a bit on the way down. Widzimy, Contador z dwoma pomocnikami już trochę odjechał. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Więc teraz można na zjazdach uzupełnić płyny.
i bardzo wcześnie trochę uciekli. Ale to jest nieduża przewaga. Myślę, że grupa zaraz ich dogoni. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Sylwka Szmyta jest w czołówce z Saganem. Tutaj nie widzę ani Balego, ani Bassu. No, tutaj się chowają. Dobrze. No już jak widzimy, dojechali. Ale już ta grupa trochę jest przesadzona. A to pierwsza góra była. Pojawiły się grupki, grupeczki. Grupetta. Z tej grupy to jest, chyba mi się wydaje, jednak Szlek jest najmocniejszy, znaczy najmocniejszy. On się będzie liczył. Nie wiem, czy Bassu, ale raczej nie. Dobra, wysyłamy jeszcze raz po napoje. Póki są zjazdy i nie ma gór. Nie zapominamy o tych maruderach naszych. Chodzi o to, żeby dojechali wyścig, bo oni, sprinterzy, mogą się przydać gdzieś na innym etapie. Dlaczego nie dostali powidonie, więc muszę Dlaczego Contador i reszta nie dostali bidonów? Sami będą musieli pojechać. Apparently he's back in the saddle. Okej. It's an attack! Counterattack by Sonny Kazar. Dobrze. No, pojawiła się ucieczka, ale niewielką przewagę trzymają. Za chwilkę będzie drugi podjazd. Ale jak prawie wyścigu, wszystko się rozstrzygnie na ostatnim kilometrze, metrach. No to nie należy szarżować za bardzo, bo każdy zawodnik ma określoną ilość siły. W tej grze akurat trzeba umiejętnie szachować siłami. Tak.
tu widzę już trochę większa grupa. Część musiała dojechać. Dobrze. Minuta 30. To jest trochę złudne, bo tam na minutę 30 nie wygląda. Things are heating up in front. No ładnie współpracują, ale przewaga utrzymuje się The lead over the na pack jednym is poziomie. dwindling. Około 1,5 minuty straty. Choć teraz się już zmniejsza, bo tu już są podjazdy właśnie. No, jak widzimy, peleton powoli łapie uciekinierów. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. No. Dobrą robotę wykonuje Astana. 5 km do szczytu. The pack is putting the squeeze do on the premiej breakaway. górzki. Jak na mój gust, tutaj widzę trochę za mało tych ludzi, kibiców jest tutaj w trakcie tego etapu. Może zostało to zmienione w nowszej wersji, tego nie wiem. Ucieczka ma pół minuty przewagi, ale to takie właśnie złudne, no jakie to jest pół minuty? No dobra, idziemy na kamerę ustawioną na szczycie. Jak widzimy, ładnie wszystko widać. Tu mamy to wygrał premię górską. Jedziemy z peletonem z powrotem. To nie jest peleton. Tu jest peleton. I są zjazdy z powrotem. Więc tutaj możemy uzupełnić płyny.
myślę wszystkich. No i teraz będzie niedługo po tych zjazdach ostatni podjazd. No tak myślę, że zaatakuje go 5. kilometra do końca. Nie wiem. Wcześniej też można by zaatakować, ale pewniejsze będzie jednak to pierwsze rozwiązanie. Pack is quick in the pace. No, zostało około 50 kolarzy. Co się mają liczyć pozostali. No widzę, ekipa Liquid Gazu się dobrze trzyma. No, powiedziałem, że bardzo dobrze. Gdzie jest? Jest Sylwek, jest tutaj. 6 dokładnie jedzie z Liquid Gazu. Chyba tak samo, tyle samo co i moich. No moich chyba 7, dobrze. The peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. O, zapomniałem jeszcze o jednej kamerze, która się znajduje jakby wewnątrz peletonu. No i zaczął się początek podjazdu.
szybko się rozciągnął ten peletonik. Sylwek Schmidt trochę odstaje. Zresztą Nibali tak samo. Sagan trzyma się jeszcze. Kreuziger i Basso z Liquigrasu, dobrze. No dobrze. Zajmiemy się grupą Mastan. Więc tak. This climb features some dreadful percentages. Zostało 13 kilometrów dokładnie do końca. Za 7 kilometrów myślę, że Contador zaatakuje. Na razie nie ma co szarpać. The group is slowly thinning out due to such a frantic pace. Jak tu widzę, mamy nachylenie 8-9 stopni, więc już znaczne. O, już porozrywał się ten peletonik. No, tutaj została grupka 30 zawodników, no 25. Brakuje mi tylko tutaj biegnącego diabełka. Tak, to kibice dosyć naturalnie się zachowują. 10 kilometrów remaining. 10 kilometrów do końca. Kto tam się trzyma tej trójki? Nibali. Aj. Ale już spuchł. No i widzę, że o, Van der Broek będzie atakował. Czy po prostu chce dojechać? Nie, atak będzie. Ale trochę za wcześnie, jak na mój gust. No, Mięszow. Atak Mięszowa. No i reszta. Sastre widzę. Van de Velde. Evans. Schleck. No. No coś nie robi się niebezpiecznie powoli, bo Schleck odskoczył troszkę. Ale jeszcze poczekamy. No może już teraz. Może ruszy do ataku Contador. Dobra. Bierzemy na atak. No i zobaczymy. 5 kilometrów do końca. No i zryw Contadora. No. Zaraz poprawimy. Bo Schleck dojeżdża. Trzeba poprawić. O, zaatakował. Ewan się zbliżał i Basso. Ale ja poprawiłem. Myślę, że ten atak będzie już skuteczny. Choć jeszcze nie wiadomo, oj. Schleck dojechał. Kilometr do mety. Just two more climbs left on the menu. There we go. The sprint is on. The riders are setting themselves up. The riders are now attacking the final climb. Now is the time to dig deep. No i wygrał Schleck. Mniej więcej tak gra się prezentuje, choć przegrałem.
Jest moim zdaniem jedna z lepszych gier, jaka pojawiła się ostatnio w symulatorze kolarskim. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich kibiców kolarstwa. Dziękuję, na razie.